Szczęść Boże, Agnieszka Kiedrowska. Rozpoczynamy południowe wydanie informacji dnia. Informacje dnia rozpoczynamy od głośnego zatrzymania. W rękach służb jest Sławomir N., były minister transportu w rządzie Donalda Tuska. W komunikacie prokuratury padają zarzuty o korupcję, kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i pranie brudnych pieniędzy. Sławomir N. był przez lata bliskim współpracownikiem byłego premiera Donalda Tuska. Kierował resortem transportu, budownictwa i gospodarki morskiej. Sam Donald Tusk nazywał go swoim dziecięciem politycznym. Ten nazywał go z kolei, czyli Sławomir N. Donalda Tuska nazywał politykiem dotkniętym przez Boga, nazywał go geniuszem. Sławomir N. podał się do dymisji, gdy ujawnione zostały nieprawidłowości w jego oświadczeniach majątkowych. Głośna stała się sprawa zegarka wartego kilkanaście tysięcy złotych. W 2016 roku uzyskał kierownicze stanowisko na Ukrainie. Był szefem ukraińskiej agencji drogowej i właśnie współpraca polskich i ukraińskich służb doprowadziła do zatrzymania Sławomira N. Gdańskie CBA zatrzymało byłego posła na Sejm RP, byłego ministra transportu, byłego szefa ukraińskiej państwowej służby dróg samochodowych Sławomira N., a także Dariusza Z., byłego dowódcę Gromu i przedsiębiorcę z Gdańska Jacka P. Śledztwo ma charakter międzynarodowy. W tej sprawie współpracują polscy i ukraińscy prokuratorzy, a także służby korupcyjne obu państw. Zatrzymani są podejrzewani o korupcję oraz działania w zorganizowanej grupie przestępczej. Na czele tej grupy miał stać według ustaleń śledczych właśnie Sławomir N. Politycy opozycji już teraz sugerują, że zatrzymanie ma charakter, tu cytat, polityczny. To europoseł Janusz Lewandowski. To porachunki polityczne. Nie wierzę w obiektywne działania służb specjalnych ani prokuratury. I poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Zalewski. Wcześniej nie słyszeliśmy o jakichś działaniach służb. Dziś nagle po zakończeniu wyborów prezydenckich decyzję o zatrzymaniu byłego ministra wiąże bezpośrednio z sytuacją polityczną w Polsce. Paweł Zalewski przyznał, że nie wie, jakie zarzuty są stawiane Sławomirowi N. i być może gdyby wiedział, to zmieniłby zdanie. Wszystkie zarzuty, jakie dotyczą byłego ministra transportu, są związane z okresem, kiedy kierował ukraińską państwową służbą dróg samochodowych. Jak słyszę dzisiaj polityków partii opozycyjnych, których pan Sławomir N. był kolegą, że to zatrzymanie ma charakter polityczny, to mnie pusty śmiech ogarnia. Europoseł PiSu Joachim Brudziński podkreśla, że w całej sprawie jak najmniej powinni wypowiadać się właśnie politycy. O wszystkim, jak dodał, powinny decydować odpowiednie organy w Polsce i na Ukrainie. Strona ukraińska poinformowała o przeszukaniach w związku ze śledztwem w Kijowie, Lwowie i na terytorium Polski. O godzinie 16 unijni liderzy mają wznowić negocjacje w sprawie nowego budżetu. Osią sporu jest Fundusz Odbudowy. Nowa propozycja przewodniczącego Rady Europejskiej przewiduje 390 miliardów euro jako granty. I właśnie taki postulat może przełamać opór tzw. grupy skąpców. Trzeci dzień negocjacji i trzeci dzień tych samych sporów o Fundusz Odbudowy. Jest bardzo dużo rozbieżności dotyczących alokacji środków, dotyczących sposobu zarządzania tymi środkami, ile w dotacjach, ile w kredytach. Na stole w ramach Funduszu Odbudowy początkowo było 750 miliardów euro. Propozycja szefa Rady Europejskiej rozdzielała te środki na dwie części. 500 miliardów miały stanowić granty, 250 miliardów pożyczki. Takiego rozwiązania nie chciało łącznie pięć państw: Holandia, Dania, Austria, Szwecja oraz Finlandia. In sumę. Jestem optymistą. Wierzę, że znajdziemy rozwiązanie. Myślę, że możemy osiągnąć porozumienie już na tym szczycie, ale choć jest to trzeci dzień, to przed nami wciąż wiele do zrobienia. Ten optymizm szybko studziły negocjacje unijnych przywódców. Pracowano w mniejszych zespołach. Przewodniczący Rady Europejskiej przedstawiał kolejne propozycje, by przekonać tak zwaną grupę skąpców. Duża chce ograniczyć kwestię, czy ograniczyć pulę dotacji do minimum, a z kolei zwiększyć ewentualnie poziom kredytów. Kwota dotacji szła w dół, została obniżona do 400 miliardów euro, ale tak zwana grupa skąpców wciąż chce większych ustępstw od pozostałych 22 państw. Stąd kolejna propozycja przewodniczącego Rady Europejskiej o obniżeniu dotacji do 390 miliardów euro. Posiedzenie unijnych przywódców zostało zawieszone. Rozmowy zostaną wznowione o godzinie 16, ale z Brukseli docierają informacje,
że unijni liderzy są coraz bliżej porozumienia. Zmniejszona może zostać pełna pula środków w ramach Funduszu Odbudowy do 700 miliardów euro. Na szczycie równie dużo, co o podziale środków. Mówi się o praworządności. Część państw chce mieć w ręku nowe karty, by wstrzymać wypłatę unijnych funduszy do tych krajów, które mają, to subiektywna ocena, problem z praworządnością. Europa to nie jest supermarket, z którego możemy wybierać to, czego chcemy. Europa to przede wszystkim wartości, które chronimy. Luksemburg jest zwolennikiem powiązania unijnych środków z praworządnością, podobnie zresztą jak Holandia. O ataki na swój kraj premiera Holandii oskarżył premier Węgier Viktor Orban. Jeśli porozumienie zostanie zablokowane, to nie z mojego powodu, ale z powodu premiera Holandii, ponieważ to on coś zainicjował. Popieram status quo w kwestii regulacji dotyczących praworządności, finansowej kontroli budżetu itd. Premier Węgier został wezwany przez węgierski parlament, by użyć wszelkich możliwych środków do zablokowania próby powiązania unijnych funduszy z praworządnością. Budapeszt, jeśli mechanizm proponowany przy unijnym budżecie nie zostanie skutecznie rozwodniony, grozi wetem. Obawy w tej sprawie powiązania unijnych funduszy z praworządnością mają obok Węgier także Polska, Łotwa i Słowenia. Jest to narzędzie w ręku silniejszych państw, które mogą w każdym momencie zacząć szantażować inne państwa. Do tej pory Unia Europejska nie potrafiła rozstrzygnąć procedury z artykułu 7, jaka toczy się przeciwko Polsce i Węgrom. W ostatnim tygodniu lipca może wreszcie dojść do spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z Rafałem Trzaskowskim. Ostateczny termin ma wyznaczyć otoczenie głowy państwa. Prezydent Andrzej Duda podczas wieczoru wyborczego 12 lipca zaprosił Rafała Trzaskowskiego na spotkanie do Pałacu Prezydenckiego. Miało do niego dojść jeszcze tego samego wieczoru. Prezydent Warszawy nie pojawił się wówczas w pałacu. Mówił, że ze spotkaniem należy poczekać do ogłoszenia oficjalnych wyników wyborów. Jednak także wtedy do rozmów nie doszło. Kandydat Koalicji Obywatelskiej zdążył już nakreślić plan tworzenia nowego obywatelskiego ruchu. Z prezydentem chciał rozmawiać, ale nie wskazywał na konkretny termin. Z medialnych doniesień wynika, że otoczenie prezydenta Andrzeja Dudy proponowało spotkanie w najbliższym tygodniu, ale Rafał Trzaskowski będzie w tym czasie przebywał na urlopie. Stąd obie strony ustaliły, że do spotkania Trzaskowskiego z Dudą dojdzie między 27 a 31 lipca. Taki termin przewiduje najnowsza propozycja. Lewica zapowiedziała kongres programowy. Na wydarzenie zaprosiła już zagranicznych polityków. Jednocześnie zmiany w ugrupowaniach zapowiada Prawo i Sprawiedliwość oraz Koalicja Obywatelska. Po wyborach prezydenckich czas na podsumowanie dotychczasowej działalności i określenie planów na najbliższą przyszłość. W listopadzie Lewica zorganizuje w Warszawie wielki kongres programowy. Wcześniej, od września do października, odbędą się kongresy regionalne, a także konsultacje z organizacjami pozarządowymi i związkami zawodowymi. Lewica zaprosiła już na wydarzenie zagranicznych polityków, m.in. premiera Hiszpanii Pedro Sancheza i senatora USA Berniego Sandersa. Jesienią odbędzie się także kongres Prawa i Sprawiedliwości i wewnątrzpartyjne wybory. Prezes Jarosław Kaczyński zapowiedział reorganizację ugrupowania. Były kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rafał Trzaskowski ogłosił natomiast utworzenie nowego ruchu obywatelskiego. Deklarację złożył wspólnie z przewodniczącym ugrupowania Borysem Budką. Szczegóły na temat ruchu zostaną zaprezentowane pod koniec tego miesiąca. Wcześniej na bazie pierwszej tury wyborów nowy ruch społeczny Polska 2050 założył Szymon Hołownia. Postęp oznacza dziś rozbicie tradycyjnych struktur z rodziną na czele, rozbicie tradycyjnych wartości, mówił prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w rozmowie z Polskim Radiem. Lider obozu władzy wskazywał, że jego ugrupowanie jest świadome niebezpieczeństwa. Na antenie Polskiego Radia Jarosław Kaczyński mówił o starciu z Bożkiem Postępu. Przyznał, że takie starcie ma miejsce i sam próbował zdefiniować, co taki postęp oznacza dzisiaj, z czym się wiąże. Dzisiaj on oznacza rozbicie pewnych tradycyjnych struktur, no, z rodziną na czele i tradycyjnych wartości. To znaczy rozbicie podstaw tego typu społeczeństwa, które przyniosło dzisiejszą cywilizację. I właśnie próbę rozbicia tego typu społeczeństwa prezes PiS-u określił jako, i tu cytat, pomysł szaleńca. Tłumaczył, że taki postęp jest drogą donikąd. Skutkiem zrealizowania tego pomysłu będzie
oligarchiczny system, gdzie ogromna większość społeczeństwa pozbawiona tożsamości, pozbawiona jakiegokolwiek stałego punktu zaczepienia, będzie po prostu łatwym przedmiotem manipulacji. Droga postępu, na którą wszedł współczesny świat, a która koncentruje się wokół silnej seksualizacji społeczeństwa, jak mówił prezes PiS-u, to droga do zniszczenia człowieka. Celem postępu jest uderzenie w zespół cech, które wyróżniają człowieka w świecie, tłumaczył Jarosław Kaczyński i przyznał, że jego ugrupowanie ma świadomość zagrożenia. Dodał, że trzeba zrobić wszystko, by wygrała cywilizacja zbudowana na chrześcijaństwie. Wraz z rosnącą pozycją gospodarczą Polski na mapie Europy i świata potrzebujemy silnych firm, które sprostają międzynarodowej konkurencji. Stąd potrzeba konsolidacji Orlenu z Lotosem i polskim górnictwem naftowym i gazownictwem, mówi w rozmowie z Radiem Maryja prezes PGNiG Jerzy Kwieciński. Konsolidacja w krajach europejskich nie jest niczym nowym. Tak swoją potęgę budowały potężne firmy paliwowe. Mamy na rynku europejskim, a tak naprawdę światowym, takie potężne koncerny jak brytyjski BP, holenderski Shell czy włoski Eni. Polska również powinna w taki sam sposób postąpić i skonsolidować swój sektor paliwowo-gazowy. To znaczy przede wszystkim takie spółki jak Orlen, Lotos i PGNiG. Konsolidacja tych trzech spółek, jak mówi prezes PGNiG Jerzy Kwieciński, ma zagwarantować powstanie w Polsce jednego potężnego multienergetycznego koncernu. Taki koncern musi być obecny na rynku energetycznym, ale także na rynku paliw alternatywnych. W tym kierunku zmierza strategia PGNiG, która teraz jest dostosowywana do bieżących potrzeb, jakie pociąga za sobą sytuacja w Polsce i w Europie. Chodzi tu przede wszystkim o rynek nowych paliw alternatywnych, nie tylko o rozwój CNG i LNG, czyli sprężonego i ciekłego gazu ziemnego, ale o wejście bardzo silnie w rynek biometanu, o wejście w rynek technologii wodorowych i generalnie rozpoczęcie działalności w obszarze odnawialnych źródeł energii. Polska i PGNiG mają być także silniej obecne na rynkach międzynarodowych w obszarze poszukiwań i wydobycia. Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz zmienia zdanie w sprawie wystawy Instytutu Pamięci Narodowej na Placu Solidarności. Wcześniej władze miasta wydały decyzję odmowną. W tym roku mija 40 lat od powstania pierwszego niezależnego Związku Zawodowego Solidarność. Z tej okazji na Placu Solidarności w Gdańsku miała stanąć wystawa Instytutu Pamięci Narodowej upamiętniająca to wydarzenie. Władze miasta wydały jednak decyzję odmowną. Przeciw takiemu postanowieniu stanowczo zaprotestował zarówno prezes IPN dr Jarosław Szarek, jak i przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Piotr Duda. We wspólnym oświadczeniu podkreślili wagę uroczystości oraz szczególny charakter miejsca, w którym miała powstać wystawa. Jak dodali, zakaz aktywności przed stoczniową bramą numer 2 może budzić tylko złe skojarzenia. Ostatecznie po wielu głosach sprzeciwu prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz wycofała się z blokowania wystawy. Przyjmuję argumenty w sprawie wystawy IPN-u na Placu Solidarności i zmieniam decyzję współpracowników. Lokalizacja powinna zostać uzgodniona w porozumieniu i poszanowaniu przestrzeni wokół pomnika poległych stoczniowców 1970. Świętego miejsca dla każdego gdańszczanina i Polaka. Prezydent Gdańska poleciła swoim współpracownikom nawiązanie rozmów z gdańskim oddziałem IPN. Archiwum Akt Nowych uruchamia nowy portal na stulecie Bitwy Warszawskiej. Za pomocą internetu cofniemy się do ubiegłego wieku i poznamy szczegóły jednej z najważniejszych bitew w historii świata. Z okazji setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej Archiwum Akt Nowych i Archiwa Państwowe uruchomiły nową stronę internetową. Na portalu 1920.gov.pl możemy prześledzić przebieg wojny z bolszewikami dzień po dniu. Witryna została zbudowana w nowoczesnej formie, ma nie tylko informować, ale również edukować i popularyzować wiedzę na temat wydarzeń z 1920 roku. Użytkownicy mogą zapoznać się z unikalnymi fotografiami oraz mapami z tamtego okresu. Na stronie znajduje się m.in. galeria plakatów propagandowych uzupełnionych o artykuły i komentarze ekspertów.
Materiały historyczne będą uzupełniane każdego dnia. Użytkownicy strony mogą ponadto zgłaszać historię własnej rodziny z tamtego okresu. Bitwa warszawska z 1920 roku została nazwana 18. najważniejszą bitwą w historii świata. Zwycięstwo Polaków ocaliło Europę przed inwazją bolszewików i jednocześnie uformowało kolejne pokolenia. Kontakt z dzieckiem, rozmowa i uświadamianie mu, jak bezpiecznie korzystać z internetu, to kroki, które pomogą rodzicom ustrzec swoje pociechy przed zagrożeniami, których w sieci nie brakuje. Internet to z jednej strony dobrodziejstwo, z drugiej niebezpieczeństwo. Korzystając z sieci, zarówno dzieci, jak i młodzież mogą natrafić na wiele negatywnych treści. Mogą pozyskiwać różnego rodzaju informacje zagrażające ich, czyli jak się nie zachowywać właściwie, jakim ulegać uzależnieniom, ewentualnie jak zachowywać się w sposób dla siebie niebezpieczny. Mówi ekspert Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, podinspektor Adam Strzebińczyk, wskazując, co należy zrobić, by ustrzec się przed tego typu zagrożeniem. I tu szczególny apel do rodziców. Podstawowa zasada to jest dobry kontakt z dzieckiem. Musimy mieć ten kontakt z dzieckiem i wiedzieć, czym się interesuje, co przegląda, jakie strony internetowe, z kim rozmawia, z kim się komunikuje. Pomocne w tym może być na przykład ustawienie monitora w stronę drzwi, dodaje policjant. Czyli jak wchodzę do pokoju, to widzę od razu, co dziecko przegląda, gdzie zagląda. Można używać aplikacji, które chronią dzieci przed dostępem do treści niewłaściwych, zwłaszcza do różnego rodzaju treści tych patologicznych. Można stosować różne aplikacje monitorujące czas pracy dziecka. Niezwykle istotna jest tu rozmowa z dzieckiem, podczas której rodzic uświadamia mu, jak w sposób bezpieczny korzystać z internetu, by nie paść ofiarą na przykład hejtu, kradzieży czy innych przestępstw. Kończymy południowe wydanie informacji dnia. Dobrego popołudnia z Panem Bogiem.